dzieciakom swoją obecnością tutaj i spotkaniem. Przede wszystkim pokazać, jak wygląda życie profesjonalnego sportowca, ale też przekazać w ogóle dzisiaj takie pytanie, czy żałuję tego, że jestem sportowcem i zawsze mówię, że nigdy tego nie żałowałam, że są trudniejsze i lepsze momenty w naszym życiu, ale naprawdę warto przejść nawet po tych przejść przez te trudniejsze momenty, żeby znaleźć się w takim momencie, kiedy wisi ten medal na szyi. No i też staramy się przekazać młodym osobą, że pojawia się hejt w internecie i nie można się tym przejmować, bo niestety on się pojawia teraz w dzisiejszych czasach na każdym kroku, ale trzeba po prostu znać swoją wartość i nie można brać tego do siebie. I myślę, że takie spotkania, takimi spotkaniami właśnie chcemy to powiedzieć my jako sportowcy. A jakie porady dla tych, którzy marzą o karierze sportowca? Przede wszystkim dużo wytrwałości i cierpliwości, bo od tego trzeba zacząć. W dzisiejszych czasach jest taki trend, że trzeba wygrywać od samego początku, a to niestety tak nie wygląda. Ja przez pierwszych 5-6 mistrzostw Polski nie zdobyłam medalu, ale jakoś nigdy się nie poddawałam, zawsze traktowałam to jako dobrą zabawę i myślę, że takie miłe spędzanie czasu i traktowanie tego jak zabawę to był mój klucz do osiągnięcia sukcesu po latach, bo tak naprawdę trenowałam 18 lat, żeby zdobyć medal olimpijski, więc potrzebowałam długiej drogi, ale myślę, że naprawdę była bardzo. Małgorzata Hołub-Kowalik, Lekka Dzielna. Przyjechać będzie, że nie ma zajęcia.